Siema, siema, diamenciki! W dzisiejszym odcinku robimy coś niesamowitego. Ale zanim wam powiem, co takiego robimy, to stawcie łapkę w górę, taki kciuk pod tym filmem, zróbcie, żeby było ich 10 tysięcy, a może nawet więcej, bo wiem, że uda wam się, wiem, że potraficie wbić tyle łapek w górę. A w dzisiejszym odcinku musimy wejść do różnych tuneli i je przejść, a będą to tunele różnych piosenek. Patrzcie, tutaj mamy tunel Bonzo Bunny. Ło, wpadłem do niego, no to trudno, to już musimy go przejść, ale zanim go będziemy przechodzić i zanim ja wyjdę z tej wody, bo sobie stwierdziłem, że się umyję, to zostawcie jeszcze subika na moim kanale, taki przycisk z napisem subskrybuj, naciśnijcie go, żeby pisało wam subskrybuję, tak samo dzwoneczek obok tego naciśnijcie, żeby żaden film was nie ominął. No i my lecimy tutaj z przechodzeniem pierwszego tunelu Bonzo Bunny, nie? Tak dobrze mówię, tam Bonzo Bunny był, dobra, to idziemy. Sprawdzamy, co jest w pierwszym tunelu. Pamiętajcie, łapka w górę i subskrypcja. I co my tu mamy? Mamy jakiś tutaj wężyk, wężyka jakiegoś mamy. On prowadzi do czego? On prowadzi tam coś jest, halo halo, zobaczmy co tutaj jest. Aha, tu są drzwi, one się pojawiły dopiero, co? Przecież tu przed chwilą ich nie było. Ja już myślałem, że to jest takie proste, że będę mógł przejść. Jo, ale tutaj jest ten, skomplikowane mechanizmy były. One się dopiero pojawiły jak podszedłem do tych drzwi. Wow, takich rzeczy to jeszcze nie widziałem w Minecrafcie, dobra. Zobaczmy, co jest w tych skrzynkach. Dobra, rozejrzyjmy się. No, puste skrzynki, puste. No i po co mi te puste skrzynki są? O, redstone jest! Ej, to brzmi naprawdę... No, czekajcie. Mam pomysł. Tylko będę potrzebował więcej redstone'a i będę potrzebował przekaźników jeszcze. Dobra, to szukamy, widzowie. Jedna skrzynka, druga skrzyneczka, trzecia, czwarta, piąta. O, mamy skrzyneczkę kolejną, dobra, ale przekaźników potrzebuję jeszcze. Jeszcze nie mamy przekaźników, widzowie, bo a one będą nam potrzebne, żeby móc ten prąd jakoś tak przedłużyć. Okej, szukajmy dalej. Kolejny redstone mamy, okej. Lecimy dalej, tutaj, ładnie, elegancko. No ty, ta większość z tych skrzynek to pusta jest, to tak powinno być, halo? Halo, halo, kto te tunele robił? Dobra, tutaj kolejne. A bo wiecie co, ja to już przeciągnę, nie? To już tutaj popchnę to. I lecimy. Zobaczymy, czy redstone'a nam przynajmniej starczy, nie? No bo jak nam redstone'a nie starczy, to po co nam te przekaźniki będą? Dobra, idziemy. W ogóle mam katar, widzowie, więc mogę trochę dziwnie brzmieć. Więc jak ktoś ten... no, usłyszy, że dziwnie mówię, to możecie napisać w komentarzu Alek na zdrówko. Dobra. O, mamy przekaźniki, dobra. Jest, udało się, okej. To teraz musimy tylko przedłużyć ten redstone. No i wziąć te przekaźniki, dobrze ustawić. Dobra, dzisiaj kończy zasięg, halo? Zasięg, gdzie się kończysz? Tutaj chyba, nie? To dajemy kolejną tutaj ładnie, elegancko przekaźnik, żeby prąd dalej szedł. Tutaj prąd się kończy w tym miejscu teraz, okej, idziemy dalej. Teraz tutaj, idziemy dalej, teraz tutaj. Mamy dodatkowe 4 redstone'y, ale to dalej za mało. Potrzebujemy kolejne redstone'y, ja znalazłem! W ostatniej skrzyneczce akurat, w pierwszej, którą kliknąłem. I cyki, mamy drzwi, otworzyły się, jupi, widzowie, pierwszy tunel wykonany, udało nam się go przejść, to teraz idziemy zobaczyć, co to za nagroda tu nas czeka. O, zamknijmy drzwi, żeby tutaj nikt nie mógł wejść, o, dobra, i teraz co my tu mamy, skrzyneczkę, ale one są puste, oszukany zostałem, halo, co to, albo wiecie co, skrzyneczki mam darmowe, dobra, udało nam się przejść, to jest najważniejsze, nie? Dobra, klikamy przycisk i co, pojawiamy się przed tunelem Bonzo Bunny. No, ale jeszcze wam nie zdążyłem pokazać, jakie jeszcze tutaj piosenki mamy. Więc mamy tutaj piosenki tak, kochani widzowie, mamy piosenkę tutaj Sen o Wojanowicach, mamy piosenkę o Świętym Mikołaju, prezent, nie? Tutaj mamy straszne potwory, a na końcu mamy milion twarzy, ciekawe co tam się kryje, naprawdę. Tą piosenkę zostawimy na sam koniec. Najpierw chodźmy może, wiecie, no święta były ostatnio, to chodźcie do prezentu pójdziemy. Zobaczymy co w tym prezencie jest, zobaczymy może tam jakieś prezenty dla nas będą. Więc chodźcie, wskakujemy na 3, 2, 1, a wy możecie teraz napisać w komentarzu, która z tych piosenek, które tutaj mamy, jest waszą ulubioną i którą byście najchętniej zobaczyli. Dobra, a my tu wskakujemy, patrzymy co jest w prezencie. Hopa, okej. Mamy, co to jest, co to jest? Siema? Kim ty jesteś? Ła, bije mnie, ała, idź ty, padaj. Czemu ta woda mnie nie gasi? On to jest jakiś demon.
Alec Diamond zginął w płomieniach. Ale dostałem jakieś ogień, patrzcie, jaki ogień fajny! Ej, ale super, patrzcie jak to wygląda i to normalnie ma animację, mam płonącą łapkę, ale fajnie. A czekajcie, zrobię to w ten sposób, tu, o, tą łapkę, to damy w drugą łapkę, ej, mogę F, halo, F, o, dobra, mamy. I mam płonące łapki, patrzcie jakie to fajnie wygląda. Jestem teraz firemanem, jestem człowiekiem, który ma ogień w łapkach i teraz mogę tak zziać ogniem, jak smok normalnie. Dobra, idziemy dalej, chodźcie. Tu jest ogień, co jest? Ła. Okej, okay, co tu się dzieje? Okej, okay, ja go mogę podnieść teraz? Okej, okay, mogę. No nie, tu kolejne potwory są, naprawdę? Jak ja mam, co jest ich tak dużo, to powstaje? Dobra, to szybko, przechodzimy to, przechodzimy. Ła, to nawet podejść nie mogłem. Jakiś Violet Salamander mnie pokonał. Co to było? No ja tam nie mogę przejść tego w ogóle. Halo, panie. O. Zniknęły, dobra. Ale tutaj coś dalej pływa, patrzcie co to jest. Jakaś jaszczurka patrzy na mnie. Kim ty jesteś? Halo? Nie patrz tak na mnie. Dobra, idziemy tym tunelem, ty, kolejna jaszczurka tu jest. W tej lawie jakieś jaszczurki się pojawiają. Co to jest? Czy to są jakieś lawowe krokodyle, widzowie? Dobra, idziemy teraz tędy. Teraz biegniemy sobie, o, w ten sposób. Tutaj, ała, podpaliłem się, pobaczyłem się. Ała, moje stópki, ała. Dobra, ej, one patrzą na mnie. Ej, ja się boję, że one zaraz się zdenerwują i już się wrócą na mnie, albo ja do lawy wpadnę. To też jest taka opcja. Dobra, idziemy i jesteśmy na samym końcu. I udało się. I ale to było dziwne, takich potworów w Minecrafcie nie ma. Wow, dobra, idziemy dalej. Tutaj zamykamy i coś mamy w tych skrzyneczkach? Halo! Tutaj w tych skrzyneczkach nic nie ma, to jest oszukane. Co to ma być w ogóle? Ale dobra, liczy się tutaj to, że mieliśmy te potwory dziwne, nie? Dobra, idziemy dalej, klikamy przycisk, okej. I teraz może pójdźmy do mojej ulubionej piosenki, czyli do Kochani Widzowie. O, to jest moja ulubiona piosenka, ja bardzo lubię tą piosenkę, nie wiem jak wy, ale ona jest o takich moich kochanych widzach. Ja tam od serduszka śpiewam, no ja właśnie chcę zobaczyć co w niej jest. Hop, idziemy, patrzymy, tutaj mamy jakieś drzwi. Mamy tu jakieś bronie, okej. Mamy tutaj, no to weźmy sobie, tak samo jabłuszka możemy sobie wziąć, okej. No i zobaczmy co tu jest za 3, 2, 1 i pyk. Dobra, co mamy, co to jest? Kim wy jesteście? Ej, oni strzelają jakimś ogniem. Co to jest? Ej, czerwony płomień powstaje jakiś, o co chodzi? Co to za czerwony płomień? On podpala mnie jakoś? Nie, Desa, jakiś efekt na mnie to daje. Ej, o co chodzi? Co to za potwory? Dark Belfegor, Scarlet Belfegor. Co to jest? Ej, dobra, wchodzimy, rozwalamy je, dawajcie. Jem jabłko, okej, okay, i lecimy na nich. Padajcie, demony złe. Skończyło mi się. Padajcie wszyscy razem. Gincie, padajcie, co to jakiś czarny tutaj jest? Halo, prądem ich, prądem. Szybko, jabłko, jem, bo zaraz je pokonają, okej. Okay. Teraz dawajcie, o masz, nie ma tu podchodzenia do mnie. Co tu myślicie sobie, za dużo sobie myślicie. Tam jest jakiś. Kto tu we mnie strzela, kto we mnie strzela, który to? A, tu mały jakiś był, ty. Ej, co to w ogóle? Co to za potwory są? Jakiś czerwony ogień one w ogóle wytwarzają. To tak się da, ej, weźmy, zbierzmy je. Ja, ale to wygląda epicko. Co jest w ogóle? Co to za potwory są? To już jakiś ich dowódca był? Ja, dobra, ja nie wiem co tu się dzieje, ale coraz dziwniejsze te tunele są, coraz dziwniejsze rzeczy tutaj się pojawiają. Chodźcie, idziemy zobaczyć co mamy tutaj. Coś mamy, tym razem mamy jakieś fajne itemki, patrzcie na to. Mamy tutaj zbrojkę jakąś, o, to ona by się nam przydała wcześniej. Rakiety, to broni jakieś, jetpack nawet mamy, ty, ja mogę ten jetpack założyć jakoś, halo? Co to włączyłem? Jakieś dziwne efekty. Dobra, tu mogę ten jetpack założyć, o, teraz mogę latać, czy nie, halo? Ja mogę latać, czy nie mogę latać, czy to tak nie działa, halo? Halo? Jumppack, to ja powinienem skakać wyżej, halo? Nie działa to, zepsute, dobra, trudno. Patrzmy co jeszcze w tych skrzynkach jest. Weźmy resztę amunicji. Weźmy jeszcze jeden jumppack, bo może on będzie działał. Tutaj nam się skończyła ta broń. To nam nie będzie już potrzebne, to tak samo. To jakieś dziwne, ty, rękę mamy gościa, ty. Rękę demona mieliśmy, o kurcze, dobra.
No i chyba tyle, nie? O, się węgiel mogę odłożyć. No i lecimy dalej do kolejnego tunelu. Dobra, co mamy tutaj? Może byśmy poszli do snu o Wojanowicach. Chodźcie, teraz pójdziemy do piosenki Niemoniej, do piosenki Matrunera. Ona jest smutna, tam nawet łzy są. Nie, to łzy nie są, ale byłoby śmiesznie trochę. Dobra, zobaczmy. Tam coś ryczy, ja tam się boję wchodzić. Dobra, mamy coś w skrzynkach, mamy jabłka złote. Dobra, to bierzemy je. Tu jakieś kościotrupy są, jakieś szkieletony. Jo, i tam musi być groźnie. Dobra, wchodzimy, 3, 2, 1 i cyk. Co to jest? Jakieś duchy. Ej, one idą na mnie, one ze ściany przychodzą. Co? Co to jest? I strzelają we mnie czymś dziwnym. Co? Ej, one mną rzucają, ej, przyciągają mnie. Ej, idź ode mnie, sio. A kysz, padajcie. Czym wy jesteście? Jakieś duchy? Co jest? Ciemno mam. Padajcie, co to jest? Okej, okay. Pokonałem chyba tych, co tu weszli do mnie. Okej, okay, weźmy, zbierzmy ich. Jo, ale to dziwne, patrzcie, takie coś powstało. Tam, o, i nas strzelał jakimiś kulkami fioletowymi. O, właśnie takimi, o, kulkami strzelali w nas. Co to za kulki są? Ja też mogę tym strzelać? Nie, nie mogę. Ej, dobra, wchodzimy tam, jemy jabłko i wchodzimy ich pokonać, dobra. Tylko wezmę jakąś lepszą broń, o, laserową. I wchodzimy. O. Ej, tu są, dobra, ja myślałem, że zniknęły, one się pojawiają tutaj, za ścianami latają. Ej, dobra, co to za jakiś biały tam jeszcze jest? Ej, to jest chyba ich dowódca. O, ciemno mam. Dobra, a macie z lasera. Skończyła mi się amunicja, mi się skończyła, dobra, to z lasera. Okej, okay, padli, tu jeszcze jeden, okej, okay, załatwiony. Tutaj był jakiś, patrzcie, jakiś jeszcze inny. On twarz miał z tyłu i był biały. Wow, dobra, są jeszcze jakieś tu potwory, halo? Halo? Pokałasujemy trochę. Jest tu ktoś? Chyba nie, pokonaliśmy wszystkich, okej. Dobra, idziemy dalej, zobaczmy co tam dalej jest, okej, jesteśmy. Tu jakiś ten gabloty ze szkieletami. Tu jakieś zgniłe ziemniaki, po co mi zgniłe ziemniaki? To chyba te jedzonko z makołyki tych, to chipsy duchów były. Bo tu jakieś żniwiarze byli, to ta taka wiesz, śmierć kosą przyszła i chciała mnie porwać, ale ja się nie dałem. Dobra, idziemy dalej. I co tutaj mamy jeszcze? Co my tu jeszcze mamy? Mamy tak, byliśmy w prezencie. Tutaj mieliśmy jakieś dziwne potwory w lawie. Byliśmy tutaj, tu byli żniwiarze, ci co chcieli nas porwać, nie? Tutaj były demony w moim kochani widzowie, nie? W piosence. Tutaj w Bonsubani było coś na takie 200 IQ Place'y, trzeba było resztą przeprowadzić. No to zostały nam jeszcze dwie piosenki, Straszne Potwory, czyli moja najnowsza piosenka, jaka tylko powstała, oraz My Slow Million Twarzy. Więc zaraz pójdziemy do tej piosenki, tylko najpierw zobaczymy moją, tą najnowszą piosenkę, którą wam polecam. W prawym górnym rogu macie klikacza do tego, więc musicie kliknąć, posłuchać, jak ktoś jeszcze nie słuchał tej piosenki. No i idziemy, patrzymy, pyk, co my tu mamy, okej. Okay. Tutaj jakieś ten, dziwne te przyciski są, okej, okay, to musimy kliknąć, tak, tu, tutaj, tak samo z tej strony klikamy, okej. Okay. Trzeba aktywować, wiecie, ten cały tunel, to chyba zadziała, tak, to chyba na tym polega, okej. Okay. Aha, nie, ja łuk potrzebuję, czy ja mam łuk? Nie mam łuku, ale mogę go wyczarować, patrzcie. Hokus pokus, czary mary, mam łuk, pum! O. Mam łuk, cudownie. Dobra, teraz strzelamy sobie tutaj w te przyciski, żeby to działało wszystko ładnie, elegancko. O, teraz to będzie aktywowane wszystko, tylko trzeba potrafiać wszystko, żeby były, wiecie, wciśnięte te przyciski. No i zobaczymy, czy coś się stanie. Halo, uwaga, pyk. Okej, okay, aktywowaliśmy całe. No i chyba te drzwi się aktywowały, nie? Dobra, weźmy, zobaczmy co tu jest. Diamenty! Patrzcie, ile diamentów! To dla mnie wszystko! Patrzcie, ja mogę to wykopać jakoś? No nie, nie mogę, ale wezmę sobie kilof i tu wrócę i będę miał diamenty! Jesteśmy bogaci, widzowie! Moje diamenty! Wow, dobra, to ja to samuruję ten, żeby nikt nie mógł wejść, żeby to były moje diamenty. Ja tutaj potem sobie wrócę, okej, okay, cyk, już nikt nie będzie mógł moich diamentów zdobyć, a my idziemy do ostatniej piosenki, czyli do piosenki Smile Slow Million Twarzy. Zobaczymy, co tam nas czeka. Ale zanim tam wejdziemy, to stawcie łapkę w górę. Ja tu jakieś pazury mam w ogóle. No, więc zostawcie łapkę w górę oraz subika na moim kanale. Wbijamy 100 tysięcy, a na 100 tysięcy pokazuje twarz, tak samo jak Smile Slow. No i może jakaś piosenka też będzie na 100 tysięcy. Więc klikajcie subika i łapeczkę w góry. A my wlatujemy do tunelu miliona twarzy. Woo!
Dobra, lecimy. Co my tu mamy? Kolejne potwory! O nie, nie, nie! One to są te same, co były w tym tunelu z tym, z... prezentem. Dobra, tutaj nie mam amunicji. To dawajcie z prądu ich. Ty, zostaw mnie! Nie ma tak. Teraz wam się tak łatwo nie dam. Badajcie! Wszyscy! Nie ma teraz tutaj ze mną potyczek żadnych. Okej. Okay. Weźmy sobie tu lepszą broń. O, coś się dzieje, coś się dzieje. Dostałem. Wciąga mnie, coś mnie. O, dobra, czekajcie, mam pomysł. Tylko muszę zobaczyć, czy mam safe mode włączony. Dobra, mam. Dobra, pyk, strzelamy w nie. I teraz ostateczna broń, uwaga i... Puuu! Okej, teraz powinno ich to wszystkich załatwić. Puuu! Dobra, poszło. Teraz lecimy, możemy iść po tym parkurze, teraz mamy parkur na szczęście. Dobra, nie mamy tej broni już, weźmy sobie jakąś inną. Weźmiemy sobie tą, okej. Okay. Teraz jakby ktoś chciał nas zaatakować, to będziemy mieli się czym bronić. Dobra, lecimy. Już oni chyba nie żyją, nie... Dobra, lecimy, pyk. Dobra, parkur. O, tu jest jakiś... Załatwiłem go, dobra. Lecimy dalej, póki ich nie ma, okej. Okay. Udało się, tu było mnóstwo potworów lawowych, tam jakiś kolejny się pojawił. Zaczekajcie go, o, załatwię, okej, okay, załatwiliśmy salamandera jakiegoś. No i zobaczymy, co jest na końcu, uwaga, 3, 2, 1, pyk. I mamy jakieś skrzyneczki, ty, diamenty, ile diamentów, patrzcie na to. Całe skrzynki diamentów, ty, ja to biorę, panie. No a to wywalmy, ja tego nie chcę. Tu Helmix też odrzucę. Dobra, panie, ja tego nie chcę, ja tego już nie potrzebuję. Ja chcę wszystkie diamenty teraz, diamenciki. Dawajcie mi je, dawajcie, diamenciki są najlepsze. Dobra, lecimy. Wszystkie diamenty są moje. Dobra, kolejna skrzynka, lecimy, mam cały ekwipunek diamentów. Patrzcie, jestem bogaty. Juhu, patrzcie, ile diamentów mamy. Udało nam się, przeszliśmy wszystkie tunele piosenek. Każdy był naprawdę super. Chodźmy stąd, wydostajmy się na zewnątrz. Okej, udało się. Każdy z tych tuneli był naprawdę super. Tak samo prezent Senonwa Janowisa, kochani widzowie, Bonsobani, straszne potwory i Smajstrą milion twarzy. Każda z tych piosenek była naprawdę niesamowita. Jaki tunel, jaki piosenka są naprawdę mega. Więc jeśli wam się odcinek spodobał, to stawcie łapkę w górę. Pamiętajcie też zostawić subika, bo na 100 tysięcy pokazuje twarz. No i w komentarzu napiszcie, który tunel wam się najbardziej podobał i która z tych piosenek jest waszą ulubioną. A my widzimy się w kolejnych filmach. No to na razie, no i cześć, siema widzowie. Pa, pa, elo. Machamy, macie diamenty na pożegnanie.